Hej, to Juszec, witam Was w kolejnym odcinku z serii oglądania programu Big Brother. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, tak jak zapowiadałam, zrobiłam kartę bingo, więc mam tutaj różne pozycje i zobaczymy, czy uda nam się strzelić bingo. Mamy tutaj takie pozycje, Juszec narzeka na montaż, płacz, drama o jedzenie, nudne zadanie lub kara, homofobia slash rasizm, Olo milczy. Powiedzmy, że jeżeli nie padnie jakieś pełne zdanie od Olo w danym odcinku, to wtedy to odznaczamy. Afera koperkowa Kasi, Madzia się maluje, Iza i papierosy, czyli cokolwiek związanego z Izą i papierosami będzie w odcinku, to odznaczamy. Shady lektor, Igor jest chamski, Jusz jest weganka i tutaj czy ja będę robić jakieś wegańskie dramy, albo ktoś będzie o mnie mówić w kontekście, że jestem weganką, wtedy to odznaczamy. Radek rządzi się w kuchni, Wielki Brat kręci intrygi, Łukasz dramatyzuje. Drama o sprzątanie. I mamy bingo, jeżeli odznaczymy 4 w poziomie, 4 w pionie albo 4 po skosie. Zapraszam Was do wspólnej zabawy, albo możecie sobie z tego zrobić drinking game, jak chcecie. Możecie sobie też zrobić bingo, zostaje Wam w opisie taką kartę do wydrukowania, jeżeli chcecie ze mną oglądać odcinki i przekreślać. No i możemy też zmieniać te okienka w przyszłych odcinkach, więc jeżeli któreś okienko Waszym zdaniem powinnam wykreślić, dodać jakieś nowe, to dajcie znać. No ale myślę, że będzie to fajne urozmaicenie odcinków, więc odpalam następny już. 28 odcinek Big Brothera. Kim naprawdę jesteś? Jestem weganką. Rano w domu Wielkiego Brata pojawił się wielkanocny gość. Jego zamiarem było wzmożenie czujności mieszkańców. Mieszkańcy prawie nie zauważyli śladów wielkanocnego zająca. Wszedł se zając do domu, rozrzucił marchewki, jabłka i gruszki, jakby... Czy jakby w którym momencie mamy się śmiać? W którym momencie ten prank miał być jakiś fajny czy zabawny? Natomiast pamiętali dobrze, że to lany poniedziałek. Dojechaliśmy od samego początku wszystkich, kto schodził. Zrobiliśmy trochę jubel na chacie, ale tak kulturalnie, bo ja w sumie w większości laliśmy ciepłą wodę, więc dziewczyny nie narzekały. To na serio był chyba mój najlepszy i zdecydowanie najbardziej mokry lany poniedziałek w życiu. I tak, po pierwsze pełna kulturka dla panów, że rzeczywiście używali ciepłej wody. No naprawdę to było z ich strony bardzo empatyczne i dzięki temu właśnie wszyscy dobrze się bawili, bo nie było tego szoku, kubła lodowatej wody. I przede wszystkim wiecie co było w tym najlepsze? Że to nie była nasza chata. Jakbyśmy cokolwiek zniszczyli albo popsuli przez to zalanie, nie nasz problem. TVN za to zapłaci, więc myślę, że raczej nigdy nie do powtórzenia będzie coś takiego, no bo komu chciałoby się w swojej chacie robić taką bitwę wodną? Raczej każdy szkodowałby, że coś właśnie zniszczy za bardzo, a tutaj no... Świetna to była zabawa. No było fajnie, fajnie, bo trzeba takie dni świętować, to w jakiś sposób nas do siebie zbliża i robi jakąś tam fajną robotę z tego wszystkiego. Oblewanie to się podoba, ja się tylko martwiłam tego z tym śmierdzącym basenem, a oblewać się to ja mogę. Boże, czy ja naprawdę tak zaciągam po białostocku? Oblewać się to ja mogę! Ale no właśnie z dziewczynami obawiałyśmy się, że jak wyjdziemy z sypialni, to na przykład kolesie się na nas zaczają i będą chcieli wyrzucić nas do basenu. Ja się tylko tego bałam, bo mimo, że niektórzy kąpali się w tym basenie, to dla mnie on wydawał się dosyć obleszkowy. Ta woda tam była taka jakaś śmierdząca i tak dalej, więc ja bardzo się tylko tego bałam. A oblewanie się wodą z kranu, no... Fun. Basen, not so much. Wylaliśmy się chyba wiadrami i butelkami. W moim dzieciństwie raczej lałam się takimi karabinami wodnymi albo z kubeczków. A tutaj już wiadra poszły w użytek, więc było na pewno hardkorowo. Fajna zabawa w sumie. Bardzo mi się podobało, bo wszyscy się fajnie pooblewaliśmy. Nikt nie ucierpiał, więc no, same plusy. Dosłownie na nikim nie została
sucha nitka tego dnia, ale no naprawdę szacuneczek, że wszystko odbyło się w miłej atmosferze, bez kłótni, bez wyzwisk, bez jakiejś agresji. Naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem, że da się jednak, da się tak, żeby wszyscy się dobrze bawili w miłej atmosferze i w bezpieczny sposób. A jak jesteśmy już w temacie bezpieczeństwa, to chcę Wam wspomnieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, którym jest Surfshark. Surfshark to aplikacja i rozszerzenie do przeglądarki, które pozwala przenieść Twoje urządzenie w dowolne miejsce na świecie, tak jakbyś rzeczywiście używał internetu w tym kraju. Na pewno trafiliście kiedyś na film na YouTube z komunikatem: ten film jest niedostępny w Twoim kraju. Albo może po prostu nie macie już nic ciekawego do oglądania na Netflixie. Dzięki Surfshark VPN możesz na przykład zmienić Twoją lokalizację na Stany Zjednoczone i oglądać seriale i reality show, które zazwyczaj są niedostępne w Polsce. Mi ostatnio ta funkcja bardzo się przydała, bo moim totalnym guilty pleasure jest oglądanie Selling Sunset i ostatnio wyszedł właśnie odcinek, gdzie było reunion wszystkich uczestników i w Polsce ten odcinek miał być dostępny do obejrzenia dopiero w czwartek, więc zmieniłam sobie dzięki Surfshark moje położenie na Stany Zjednoczone i nagle odcinek był już dostępny do obejrzenia od środy i dzięki temu mogłam wszystkie ploteczki na temat uczestników poznać dzień wcześniej. A może jest odwrotnie, mieszkasz za granicą i czasem masz problem z odtwarzaniem jakichś polskich seriali, programów. Wtedy wystarczy, że zmienisz swoją lokalizację na Polskę i możesz bez problemu oglądać na przykład polską edycję Big Brothera na playerze. Surfshark chroni też Twoją prywatność w internecie, kiedy jesteś podpięty do publicznej sieci, szyfruje dane, które wychodzą i przychodzą do Twojego urządzenia, ukrywa adres IP, dzięki czemu nie musisz się martwić o wyciek haseł albo jakichś kompromitujących zdjęć z Twojego urządzenia. Surfshark pozwala na korzystanie z jednego konta na wielu urządzeniach, możesz też wybrać pakiet Surfshark One z VPN i dodatkowym antywirusem. Kliknij link w opisie filmu, aby skorzystać ze specjalnej zniżki z okazji Black Friday, aż -81% i 6 dodatkowych miesięcy za darmo z moim kodem JUSZEZ. Surfshark oferuje również 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc możesz wypróbować go bez żadnego ryzyka, a jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie spełni Twoich oczekiwań, możesz w ciągu 30 dni anulować swoją subskrypcję bez ponoszenia żadnych kosztów. Wielkie dzięki za wysłuchanie reklamy, wracamy do domu Wielkiego Brata. Mieszkańcy nie podejrzewają, że za chwilę rozlegnie się dobrze znany dźwięk. Byłem albo pierwszy, albo drugi, który go tam zauważył, a że stałem na wejściu, no to chyba z dwa razy w papę dostałem. Spogięło, porąbało was. Boże, jaki biedny Radek upodlony, jego świętobliwa broda została powyciągana. Radek czasem tam robił jakieś lekkie podśmiechujki z Madzi na temat jej make-upu, ale w sumie myślę, że to mieli wspólnego, że tak jak Madzia jest taka zafiksowana na punkcie tego make-upu, że on zawsze musi być idealny, zawsze się martwi, czy coś tam się jej nie rozmazało i bardzo nie lubi, jak ktoś dotyka jej twarzy, no to w sumie Radek trochę podobnie ma z brodą, że bardzo o nią dba, czesze i też nie lubi, jak ktoś ją dotyka, więc może mogliby jakoś na tej płaszczyźnie znaleźć jakieś porozumienie. Jeżeli ktoś bez pozwolenia dotyka mojej brody, to ja bez pozwolenia mogę tyknąć jego tyłka. Natomiast tutaj nie byłem pewny, czy to królik jest w wersji męskiej czy żeńskiej. Czyli w sensie, że jak to działa, że gdyby to była króliczyca, to by dotknął, czy by właśnie nie dotknął? Też zauważam pewien błąd logiczny, no bo jednak broda to broda, to jest część twarzy, a pupa to jednak już jest taka sfera erogenna, gdzie dotknięcie drugiej osoby w pupę bez pytania. No nie wiem do końca, Radek, czy można to tak sobie uzasadnić. Chociaż oczywiście też nie twierdzę, żebym dotykała czyjejś brody bez pytania. Ogólnie raczej nie warto dotykać ludzi bez pytania, których się za dobrze nie zna. Ja się w ogóle bałem, że królik o mnie zapomni, bo ja byłem w sypialni, spałem sobie. Po prostu tylko się modliłem o to, aby ten królik nie zapomniał wrócić do mojej sypialni i... Znaczy, no nie wiedziałam wtedy, że to jest królik. Łukasz leżał w takiej pozycji w łóżku i myślał sobie, aby królik do mnie przyszedł. I no, dlaczego on jest taki komenny po prostu, że każdego ten królik gdzieś tam normalnie spotkał, a z Łukasza dramatycznie ściągnął kołdrę, jeszcze zalał mu całe łóżko. Najgorzej. Chodził. Mnie w ogóle nie było pokazane, czy ja się ukryłam gdzieś przed tym królikiem? W ogóle
Nie pamiętam tej sytuacji. Czy po prostu nie zareagowałam może w wystarczająco dobry sposób, żeby się dostać do odcinka. I don't know. Ja zostałem pierwszy od razu z wjazdu, w mordę mi nawalił. A mi się tak zachciało na dwójkę, nie? Pokaż, Olo, co masz na czole? No musiała być dziewczyna. Co masz? Tak. Obie. Padło imię Olo, już myślałam, że się odezwie, ale na szczęście tylko się nadstawił, nie odezwał się, więc mamy szansę na odhaczenie okienka. Olo milczy cały czas. Mieszkańcy zadanie freeze przegrali Iza, która cały czas mówiła. Was pogięło. I Kuba, który się poruszył. Bo bluzę miałem. W związku z tym do odwołania. Nie wolno wam się odezwać ani słowem. No wydaje mi się, że Wielki Brat tutaj bardzo łagodnie potraktował nas, bo w sumie i Igor też coś tam krzyknął, Madzia coś tam westchnęła, Magda Zając tutaj już było widać, że się podśmiewała, ale może wybrali po prostu dwie osoby, które najwięcej się odzywały i ruszały, no bo byłby to nudny odcinek, gdyby aż tyle osób miało milczeć, więc może dlatego taki wybór. Dlaczego właśnie taka kara dla takich ludzi? Myślę, że dlatego, bo Iza będzie mogła w tej ciszy zastanowić się nad tym, że słowa mogą mieć jakąś wagę i może przestanie wypowiadać je po prostu bez sensu. Oni w ogóle w trakcie zadań dużo gadają. Oni za dużo gadają. W ogóle nie ma pokazanego tego w odcinku, ale Iza bardzo dużo mówiła, tylko ona nie mówiła jakichś, nie wiem, opinii, jakichś takich rzeczy, tylko ona była takim jakimś naszym jakby narratorem. Iza na przykład sama na głos cały czas mówiła, że no dobrze, to ja idę teraz, pójdę do kuchni, zrobię herbatę, no dobrze, dobrze, o, woda mi się zagotowała, to teraz zaleję tą wodę. No dobrze, to jeszcze cukier. Albo w drugą stronę, nie wiem, wchodziła do łazienki i mówiła, o tutaj dziewczyny, wy się malujecie tutaj, o nie wiem, ty bierzesz prysznic, o widzę, że tutaj pranie rozwieszone, że tak jakby Iza wypowiadała na głos takie jakieś bardzo proste myśli, które normalnie człowiekowi po prostu przelatują przez głowę, to Iza to wszystko jakby werbalizowała, to było czasem śmieszne. No Kuba, powiedz coś jeszcze, bo ciekawie mówisz. Kochasz mnie? Wiedziałam. O, chciałbyś, żeby Łukasz cię dotknął. O, Kuba, mam pomysł. Kuba będzie pokazywał, a Igor będzie interpretował, co on chce powiedzieć. Myślę, że dobra z tego może Łukasz? Być beka. Olek jest je... Olek myśli, jakby tutaj Magdę. Olek myśli, jakby tutaj wyruchać Magdę. No, przezabawny żart Igora. Myślę, że możemy to podciągnąć pod... Igor jest chamski. Myślę, że taki żart o ruchaniu jak najbardziej jest chamski. Iza jak Iza, ale tobie to musi być trudno bez żarcików. Albo właśnie, w końcu możesz mieć chwilę spokoju. Wcześniej cały czas czułeś presję, że musisz cały czas być zabawny, musisz cały czas pracować nad swoim wizerunkiem, siliłeś się na riposty, na dowcipy, a teraz w końcu, chcąc nie chcąc, masz chwilę oddechu. No tutaj mała szpileczka z mojej strony w stronę Kuby, bo w sumie ja z Kubą czasem rozmawiałam tak jakby szczerze, jakby fajnie, tak od serca. Mieliśmy łóżka koło siebie, więc wieczorem często gdzieś tam mieliśmy okazję pogadać i on jak był odseparowany od Igora i Magdy Zając, to naprawdę był zupełnie inną osobą. Ja się też dzieliłam z nim tymi moimi obserwacjami, że no, że słuchaj, że fajnie się z tobą gada, jak się nie popisujesz, nie próbujesz mówić jakichś chamskich żartów pod Igora i tak dalej, no to, że naprawdę fajnie się z tobą gada, tak normalnie, na poważnie. Muszę ci coś powiedzieć, właśnie jest taka sprawa, może mi coś doradzisz. Ach, no nie, nie, ach. Myślę, że bardziej to Kuba przeżywa, który lubi co chwilę rzucić jakiś żarcik na głos. Ty nie. No właśnie. To będzie bardzo trudne spędzić dzień bez mówienia. Gdybyś miała wybór, mówić albo zapalić papierosa. Jest! Mamy Iza i papierosy! Powiedz mi bliżej o tym, jak królik ci zaskoczył w łóżku. Leżałem w łóżku. Mhm. Sam. Ale myślami byłem z tobą. Wtem, gdy już byłem z tobą bardzo blisko. Wtedy królik ściągnął ze mnie kołdrę, by ujrzeć coś bardzo, bardzo...
małego. Bądź grzeczna. Czy sądzisz, że Madzia może się w tobie zakochać? Na pewno. Myślę, że jest na dobrej drodze, żeby się we mnie zakochać, bo jestem w jej typie po prostu. Łukaszu, powiedz mi bliżej o tym, jak królik ci zaskoczył w łóżku. Leżałam w łóżku. Mhm. Sam. Ale myślami byłem... No niestety Madzia ma już na swoim koncie takie przygody, że właśnie zakochiwała się w kolesiu, który był gejem, więc... No niestety, no tragiczna historia, tak? Na to nic się nie poradzi. Twoja kolej. Ja wiem, bo ja chcę być chudy. Jedzie pociąg z daleka. Ale ty lubisz chudych chłopaków. Nie, ja nie to tak powiedział. Ty lubisz grubych? Takie, żeby było złapać jakieś mięso. A, no to dobra. Dawaj więcej. Powiem wam, że uwielbiam te ich żarty i zobaczcie, jaki to jest zupełnie inny poziom. Niby i to, co Igor robił, to są niby jakieś tam żarty z romansowania Madzi z Olkiem i oni sobie tutaj robią żarty z romansu, ale o ile bardziej finezyjne, subtelne są te ich żarciki, niż po prostu rzucenie, że o, Olo myśli, jak wyruchać Madzie. Mi lepiej, czy zajączek przestraszył cię? On mnie chyba nie lubił. Najpierw tak gwałtownie zdarł ze mnie kołdra. No. I później na mnie wyładował cały karabinek. Naładował jeszcze raz, wyładował znowu. Naładował jeszcze raz, wyładował znowu. Trzy razy? Trzy razy mnie oblał. Ja jestem jealous teraz. No. Na mnie tylko a na sam koniec jeszcze jak wychodził, to porozwalał moje rzeczy. Więc ten zajączek chyba mnie bardzo nie lubił. Wielki brat zauważył, że Olek interesuje się Madzią. A Olek... Jezu! O nie! No ja też go oczywiście obserwuję. Też widzę, że on często niby przypadkiem znajduje się blisko niej. No ej! Ej, nie, bo ty też jesteś brudny! I nagle kończą w objęciach. Ratunku! Nie, Olo! Nie, no to jest obleśne! I hate it! No to co robił Olo, to były takie jakieś szczeniackie podloty, nie? Że po prostu nawalanie się siłą, gdzieś jakieś łapanie. No zdecydowanie nie była to zbyt wyszukana forma podrywania kobiety. Później byłem trochę zakochany w dziewczynie. Naprawdę? Ty nie do końca jesteś gejem w takim razie? W 90% jestem gejem. Może ten 10% mam szansę. Masz szansę. Okej. Okay. Ja już sama, słuchajcie, głupie, czy to były żarty, czy to było na serio jakieś lekkie romansowanie z ich strony. Jak następnym razem ściągniemy do odcinka Madzie albo Łukasza, to trzeba będzie ich dokładnie przepytać, czy to były w końcu tylko żarty, czy może jednak któreś z nich miało jakąś nadzieję na coś więcej. Poprowadzisz talk show o sobie. Igor będzie twoim tłumaczem. Wielkiemu bratu najwidoczniej się podobał żart Igora o ruchaniu i chciałby usłyszeć więcej takich tekstów. No, każdy ma inne poczucie humoru. Tu w basenie pływasz sobie i ruch ptaka w basenie, tak? Chciałbyś zorganizować walec. Gruby walec. Melan. Debil z debilem się zrozumie, nie? Skoro tak mówisz. Przyjechałem tutaj. Tutaj poznać wspaniałych ludzi. Szukam, jestem bardzo przyjacielskim człowiekiem. I nie będzie problemu, żebym się z wami zaprzyjaźnił. Ale wszystkich was na tym najbardziej Kuba lubi śpiewać, pić i klepać dziewczyny po tyłkach i zabawiać się z nimi. Jest to jego frajda, lubi klapnąć. Chodzi do szkoły, to wszystkie dupy biją brawo. Każda po kolei bije brawo, a nauczyciele co robią? Talk show to była zawsze taka chwila, aby ktoś się bardziej otworzył przed grupą, pokazał jakąś swoją wrażliwą bardziej stronę, a Kuba tutaj znów wszystko pod dyktando Igora, po prostu jakby zatracił znów swoją możliwość, żeby powiedzieć coś swoim głosem, dosłownie i w przenośni. I stał się po prostu jakby narzędziem w rękach Igora. I też wiecie, to co tutaj w odcinku, to była ocenzurowana wersja, bo tam padały jeszcze bardziej hardkorowe teksty i no nie wiem, mnie to już powoli przestawało bawić. Ja już miałam taki przesyt po prostu żartów polegających na tym, że puentą jest po prostu rzucenie jakiegoś wulgaryzmu, czy ruchanie, sranie i tak dalej. Z talk show o Kubie dowiedziałem się, że wciąga kok, halaski, chodzi na imprezy, nadużywa alkoholu, jest z tego bardzo dumny i po prostu ten talk show był jedną wielką żenadą. Gdyby dało się skreślić okienko Igor jest chamski drugi raz, to na pewno bym je skreśliła. Kuba po prostu potrzebuje równowagi. Myślę, że któraś z was może mu dać tą równowagę. Iza najbardziej. Iza tobie da? Iza, wyjdziesz za mnie?
i zada numer telefonu do córki. Do córki numer telefonu. Wniosek na zięcia odrzucony. Ale... Albo do syna. Do kogo wolisz? Podoba mi się Iza w tym odcinku, w końcu pokazuje jakiś charakter. Ona, jak się nie odzywa, to wyraża więcej niż jak się odzywa, jak widać. Cudowny duet tak się zżył, że Kuba postanowił upodobnić się do swojego tłumacza. Zrobię mu taką fryzurę, że dziewuchy z całej Polski będą pod wrażeniem. Niestety podczas strzyżenia Kuba złamał zasadę milczenia. Wasza kara dobiega końca. Dzień dobry. Fajna fryzura. Jeśli ta fryzura miała nawiązywać do alter ego, które Igor stworzył Kubie podczas narracji jego talk show, no to zdecydowanie misja wykonana. Kuba, złamałeś zasady. Do jutra nie możesz grać na gitarze. Zakaz grania na gitarze, serio? Zdecydowanie możemy odhaczyć okienko nudne zadanie lub kara. Wyniki najnowszych badań są alarmujące. Otyłość jest szóstym z kolei czynnikiem ryzyka odpowiedzialnym za liczbę zgonów na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że problem dotyczy już 1,6 miliarda ludzi. Mając te dane na uwadze, Wielki Brat bacznie was obserwował i jest zaniepokojony waszą dietą oraz brakiem ruchu. Było widać, jak ja biorę oddech, żeby powiedzieć, pewnie coś w tylu, co? No bo jest to niezły bullshit, takie uogólnianie, bo jednak, jeżeli chodzi o jedzenie, no to jedliśmy bardzo zdrowo, bo no wszystko mieliśmy gotowane, domowe, nie mieliśmy za dużo jakichś przekąsek, słodyczy. A jeżeli chodzi o ruch, to ja, Angelika, Bartek, Olo ćwiczyliśmy właściwie codziennie, Igor też często ćwiczył, zwłaszcza odkąd pojawiła się Angelika, Radek czasem, więc no to jest jakiś totalny bullshit. Zastanawiam się, czy ten tydzień nie miał być skierowany może trochę w stronę Kasi, bo ostatnio były z Kasią te rozmowy na temat jej figury, na temat body positivity i tak dalej, więc zastanawiam się, czy to nie miała być jakaś intryga w jej stronę. W salonie znajduje się waga. Wszyscy uczestnicy muszą zaraz się zważyć i potwierdzić na głos wyświetloną liczbę kilogramów. Pierwszą częścią waszego zadania tygodniowego jest odchudzanie. Do piątku musicie łącznie jako grupa schudnąć minimum 6 kg. Żeby wam to ułatwić, Wielki Brat zainstalował w domu dwa specjalne rowery stacjonarne. Musicie na nich pedałować, jeśli chcecie mieć dostęp do wody i lodówki. Pomijając ten wstęp dotyczący otyłości, tego, że mamy niby złą dietę i się za mało ruszamy, to ja się bardzo cieszyłam na to zadanie, bo w domu pojawiły się rowery, więc czułam się po prostu jak taki chomik, któremu do klatki wstawiono kołowrotek i już sobie myślałam, jak fajnie będzie sobie jeździć na rowerze. Pedałując, zbieracie również kilometry na konto swoje oraz całej grupy. Do piątku musicie przejechać łącznie jako grupa minimum... Zadaniem tygodniowym będzie zrzucanie łącznie 6 kg przez mieszkańców domu oraz oszczędzanie wody i jedzenia. 67,7. Bo się dzisiaj tyle najadło. Temat wagi i oczywiście zbliżenie na Kasię, więc to tym bardziej daje mi już do myślenia, jaka była intencja Wielkiego Brata podczas formowania tego zadania, ten wstęp o otyłości, to, że każdy musi się zważyć i na głos powiedzieć, ile waży. No myślę, że to totalnie miało być wymierzone tak, aby sprawić Kasi przykrość. Dlatego też myślę, że śmiało możemy odhaczyć okienko Wielki Brat kręci intrygę. Brzuch mi wywaliło. 104 po świętach. Równe 80. 61,1, a jak się ważyłam przed chwilą, to było więcej. Cicho. 52,7. Boże, jakie pióro. O, ja mam 105. Brawo, ja pierdolę. Bo jestem teraz zalaną k***ą. Zapasioną, więc bardzo dobrze, że jest takie zadanie. Mam chociaż motywację do końca tygodnia, żeby te 4-5 kilo sobie rzucić. Pokładaliśmy w tym tygodniu duże nadzieje w Igorze, ponieważ on jako zawodowy pięściarz, nie bokser, pięściarz,
Tego się nauczyliśmy w poprzednim odcinku. Ma doświadczenie w zrzucaniu wagi, no bo to jest stała praktyka, że jest jakiś limit wagowy i przed walką się zbija tą wagę, potem się do niej wraca, więc on na pewno miał doświadczenie, jak tą wagę szybko można zbić w bezpieczny sposób. No poza tym, tak jak sam powiedział, miał z czego schodzić, bo ostatnio mniej ćwiczył, miał jakiś tam zapas tłuszczyku, więc no wiecie, ja na przykład, czy Łukasz, wiedzieliśmy, że no nie będziemy w stanie za mocno tutaj się przyczynić. Ja wręcz sobie tak myślałam, że może być odwrotnie, że jeżeli będę nagle więcej ćwiczyć, więcej jeździć na rowerze, to mogą mi po prostu rozbudować się mięśnie i mogę wręcz ważyć jeszcze więcej, no bo nie mam za bardzo już tłuszczu, który mogłabym spalić. 88,8. Cisza! Dobra, to teraz ja idę, Kasia, po tobie. Jestem załamana, o matko. 81? Jestem przerażona, po prostu chyba tam jakieś kamienie są na tej wadze. Ogólnie warto zauważyć, że to zadanie zrobiono nam w poniedziałek, po Wielkanocy, gdzie to był pierwszy czas, kiedy my mieliśmy kupę jedzenia. Tak jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Łukaszem, że to było istne Bizancjum, że byliśmy przeżarci jak lochy, chyba po raz pierwszy od trwania tego programu. Więc myślę, że każdy z nas rzeczywiście mógł ważyć, nie wiem, ze 2 kilo więcej, nosząc po prostu w żołądku jeszcze te wszystkie wielkanocne przysmaki. Nie, no ja się dzisiaj strasznie najadłam. Jestem załamana, bo się napiłam taką wielką butlę, wypiłam jeszcze Ej, czemu oni wypipkali Oshi? Ciekawe, o co chodzi, czy po prostu skończyła im się współpraca, czy może Oshi się coś nie podobało w programie. Będę na to zwracać uwagę, czy będzie jeszcze padała nazwa Oshi albo Kinga Pienińska, czy od tej pory będzie jakby po temacie, bo nam przez cały czas trwania programu cały czas dawano te produkty, batony, napoje i nie mieliśmy żadnej informacji, że na przykład mamy nie wymawiać nazwy tej marki, więc ciekawie. I na głos. 77,2. To jest niemożliwe, ja się nie zgadzam. 74,8. Zdjęłam bluzę i ważę tyle samo, co w bluzie. 71,9. 66,7. 72. Nie ma tutaj grubasów. Ja nie wiem, w ogóle nie słyszałam, jaką inni mieli wagę. No żadna kobieta nie przyzna się do czego. No, do wieku i do wagi. Myślę, że to jest taka najbardziej stresująca rzecz. No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No trzeba podać, to trzeba, tak? Bardzo fajna wypowiedź od Angeliki. Też tak myślę, że w ogóle te całe intro do tego zadania o jakiejś otyłości jest nie na miejscu, bo wydaje mi się, że wszystkie osoby, które brały udział w programie, mieściły się w spektrum no takiej po prostu zdrowej osoby. Domyślam się, że to zadanie miało być celowane w Kasię, no ale bez przesady to zostało przedstawione tak, jakby ona wymagała jakiejś pilnej interwencji, a moim zdaniem, no okej, okay, nosi jakiś tam trochę większy rozmiar, ale wygląda bardzo ładnie, zdrowo i po prostu, kurde, nie przesadzajmy. Są osoby, które są naprawdę chorobliwie otyłe i widać, że to już szkodzi ich zdrowiu, ale waga i figura Kasi to jeszcze zdecydowanie nie jest ten etap, więc Wielki Brat tutaj naprawdę nieźle zasiał ferment. Waga to jakby cyfra bardzo określa. Ktoś może pomyśleć, że Angelika dużo waży, a przecież świetnie wygląda i po prostu wydaje mi się, że waga nie jest aż tak adekwatna do wyglądu. A bardzo tak przez ten pryzmat możemy być oceniani, dlatego nie lubię w ogóle się ważyć. Ja pierdzielę, jaki chamski montaż. Kasia mówi, że waga nie jest ważna, możemy być przez tą cyferkę oceniani i co? Na ekran wjeżdża jej waga. Pozwólcie, że moje oburzenie wyrażę skreślając okienko. Juszek narzeka na montaż. I też wydaje mi się, że waga oczywiście do jakiegoś tam stopnia nie jest za dobrym wyznacznikiem, bo jeżeli jakaś kobieta by powiedziała tak, że waży 72 kilo, ktoś mógłby mieć w swojej głowie jakiś obraz, jak wygląda kobieta, która waży 72 kilo, a tutaj mamy Angelikę, która jest smukła, wysportowana, ma piękną sylwetkę, więc rzeczywiście no, te kilogramy to mam wrażenie, że to jest jakiś taki przestarzały wyznacznik, kilogramy, BMI i tak dalej. Te cyferki nie zawsze są takie istotne, tylko ważne jest to, jak kto się czuje, jaką ma sprawność, jaką ma wydolność i tak dalej, a to, ile kilogramów pokazuje waga, to jest jakaś tam pięciorzędna sprawa. Przytyłaś? Tak. Tak? No ale to jest coś dla mnie dziwne. Dużo? No ja wychodząc tutaj ważyłam 10 kilo mniej. Niemożliwe, że ja 10 kilo przytyła.
Dziwne to było. 10. 10 kilo przydałaś to? Nie, nie mówię, że przytyłam Radzie, tylko mówię, że ważyłam 10 kilo mniej, więc nie wierzę w to. Widać, że Kasię to zadanie speszyło, że wręcz tutaj doszukuje się jakichś nieprawidłowości w wadze. No, gdyby ta waga miała zawyżać o 10 kilo, to by musiało znaczyć, że ja w tamtym momencie ważyłam 42 kilo, co chyba nie byłoby fizycznie możliwe, żebym tyle ważyła. Ale kto wie, może Wielki Brat miał jakiś pilocik do tej wagi i mógł sobie podkręcić na przykład na jakiejś osobie. Kto wie, mnie osobiście już żadne intrygi Wielkiego Brata by nie zdziwiły. A wieczorem mi pokręcisz trochę, czy nie? To musisz ale iść wcześniej spać. Zależy jak późno wcześniej, wieczorem. Nie, musisz wcześniej się kąpać, ja o trzeciej nie będę jeździł. A wiesz, skąd ty wiesz, że to jest trzecia, jak nie ma zegarka? No ja przypuszczam, ile jest, bo czuję po sobie. Ja jestem mniej więcej... Spoko, Nadia, spoko, ja cię będę kręcić. Ja jestem trzeci, czwarty. Ja chyba tak zawsze z tobą się szykuję. No to prawda. To będę robić tak, że ja się przyszykuję. Przecież tu i tak się nie spocę. Tylko pamiętajcie, że częścią zadania jest oszczędzanie wody. No to dlatego będę ja oszczędzam wodę, Radku, do wyprodukowania 1 kg wołowiny. Koleżanko, nie ma... Tyle wody, ile jest przeciętny człowiek dożywa przez rok brania prysznicu. Mnie nie interesuje, co ty robisz w domu, co ty robisz tutaj, w domu Wielkiego Brata, szczególnie mają... Ja oszczędzam wodę każdego dnia, będąc weganką, to mam na myśli. Matko jedyna, ale kto się zwraca do ciebie? Ty znowu wszystko za bardzo analizujesz. Czy ty myślisz, że cały świat jest skupiony tylko na twojej osobie? Weź ty się dziewczyną, księżniczką, uspokuj. Ciekawą ciekawostkę ci podaję, Radku, przyjmij tą wiedzę. Czy ty znowu dramę kręcisz? Znowu? Nie, edukuję widzów właśnie. To się edukuj siebie sama. Ja edukuję widzów. O, masz, kto chce oszczędzać wodę, niech nie je mięsa! Nie wiem, czy to w ogóle dla wszystkich widzów było jasne, że my z Radkiem się po prostu tak zgrywaliśmy i przekomarzaliśmy czasem. Ja wiem, że czasem mówię w taki ironiczny sposób, że ludzie czasem myślą, że ja mówię jakieś rzeczy na serio. Oczywiście jakby mówiłam na serio, bo te wszystkie ciekawostki są prawdą, ale ten ton z Radkiem i to przekomarzanie się, my tak jakby nie mówiliśmy tego ze złą krwią, tylko... Tak jakby Radek wiedział, jak ja mam myślenie, ja wiedziałam, jakie ma Radek i czasem tak jakby pół żartem, pół serio się między sobą przekomarzaliśmy, nie? Ale jakby ktoś nie wiedział o tym, że my się przekomarzamy, no to rzeczywiście mogłabym wyjść tutaj na jakąś wegankę, wariatkę. Kto chce oszczędzać wodę, niech nie je mięsa! I myślę, że to też jest sytuacja, która jak najbardziej zasługuje na skreślenie. Już jest... weganka. Ale już tak 100% serio, to ja naprawdę jestem przeczulona na tym punkcie, jak ludzie promują oszczędzanie wody, na przykład w taki sposób, że o, oszczędzaj wodę podczas mycia zębów, albo zmywania naczyń, albo nie kąp się, bierz krótkie prysznice, bo to są naprawdę tak nieznaczące ilości wody w porównaniu do tego, ile można zaoszczędzić wody, ograniczając spożycie mięsa, że jest to dla mnie naprawdę śmieszne, że są jakieś kampanie społeczne, które zachęcają ludzi do tego, żeby krócej się myć, a nie do tego, żeby ograniczać spożywanie mięsa. Więc akurat to, co mówię Radkowi, no to w 100% mówię to na serio i poważnie, tylko w takiej niepoważnej formie. Myślę, że tutaj są takie osoby, które no, borykają się z problemem, jakim jest otyłość. Kasia na przykład, Igor, Magda, Kuba. Więc myślę, że to oni zrzucą te 6 kilo, a ja, żeby im nie utrudniać, po prostu nie wyrobię więcej mięśni. Nie no, Łukasz tutaj troszeczkę przesadza. No gdzie Igor albo Kuba otyli? No to już totalnie się nie zgadzam. Myślę, że można to podciągnąć pod lekkie dramatyzowanie. To już jest koniec odcinka, więc możemy też odznaczyć... Olo milczy! Minął cały odcinek, a poza jakimiś tam śmiechami, jękami, nie padło żadne zdanie od Olo. Mimo, że całkiem sporo odznaczyliśmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem okienek, to niestety nie ma żadnego bingo. Byłoby bingo, gdyby była jakaś drama o sprzątanie, albo byłby jakiś shady tekst lektora. No nic, może uda nam się zaznaczyć bingo w następnym odcinku. Możecie też napisać w komentarzach jakieś propozycje, co miałoby się zadziać w sumie, jak to bingo padnie. Że po prostu krzyczymy bingo i tyle, czy co by się mogło dziać, jak pada bingo? Też nad tym pomyślę i wy też napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł. I zanim się z wami pożegnam, to chciałam powiedzieć wam o jeszcze jednej akcji. Może pamiętacie Azyl dla Świnek Gieniutkowo, w którym byliśmy z Pawłem jakiś czas temu. Wrzucaliśmy też tutaj na YouTube odcinek z tego miejsca.
To Monika i Marcin, założyciele Fundacji i Azylu Prosiaczka Eugeniusza. Geniutkowo to jedno z niewielu miejsc w Polsce, które daje dom porzuconym i zaniedbanym świnkom. Mieszkające tu zwierzęta to nieliczni szczęściarze, którzy resztę życia mogą spędzić w tak wspaniałych warunkach, bez cierpienia, bólu, strachu czy głodu. Jestem tutaj z Moniką, czyli jedną z założycielek Azylu Geniutkowo. Tak jest. I pewnie wiele osób, które nas ogląda, niewiele wiedzą w ogóle o świniach. Kojarzą im się one gdzieś tam może tylko z takich wiejskich klimatów, że gdzieś tam siedzą w zagrodzie, a tutaj mają zupełnie inne życie. I na pewno możecie zupełnie od innej strony poznać te zwierzęta. Tak, świnie mają swój charakter, każda jest indywidualnością. Obserwowanie ich to największe szczęście, jakie nas spotkało. Świnie to nie jest produkt, świnie to nie mięso, to czujące, kochające istoty. Chciałam Was zachęcić, żebyście pomogli im w konkursie na portalu ratujemyzwierzaki.pl, bo mają szansę wygrać nawet do 100 tysięcy złotych dotacji. Konkurs ten wygrywa organizacja, fundacja, która będzie miała najwięcej pojedynczych wpłat, więc możecie wpłacić nawet złotóweczkę i to już może im pomóc. Wiecie, mało jest jednak takich miejsc w Polsce, które skupiają się na zwierzętach hodowlanych i wiem też, że trudniej zdobywa się fundusze, bo no jednak więcej ludzi empatyzuje z kotkami, z pieskami i zawsze znajdują się empatyczne osoby, które chcą pomagać pieskom i kotkom, ale jednak aby ktoś chciał pomagać krowom, świniom, kurczakom i tak dalej, no to już musi być jakiś troszeczkę inny level miłości i empatii do zwierząt. Wiecie, nie każdego obchodzą losy zwierząt hodowlanych, więc jeżeli Wy należycie do tej grupy osób, no to zachęcam Was, żebyście kliknęli w link z opisu i wpłacili właśnie przynajmniej złotówkę, aby pomóc świniakom zebrać trochę więcej kaski. I jeśli chodzi o ten odcinek, to z mojej strony by było na tyle. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i suba najlepiej z dzwoneczkiem. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli wpadniecie na mojego Instagrama i TikToka. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Pa!